Witam Państwa serdecznie we wtorkowym odcinku atrakcyjnych spółek. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa trzy sygnały spośród sygnałów wygenerowanych po sesji poniedziałkowej 9 grudnia. I wśród tych sygnałów będzie Budimex z sygnałem objęcia hossy, Brebank z sygnałem kurs najwyższy od 26 tygodni oraz sygnał spadającej gwiazdy, czyli COPEX. Jednak zacznijmy standardowo od wykresu S&P 500 od rynku amerykańskiego. Proszę zauważyć, po tej korekcie, o której wczoraj mówiłem, w piątek mieliśmy mocne odreagowanie, długa biała świeca i wczoraj taka spokojna sesja z delikatnymi wzrostami, która cały czas kieruje ten indeks na północ. Patrząc do naszych zachodnich sąsiadów na giełdę we Frankfurcie, wczorajsza sesja, pomimo tego, że pojawiła się czarna świeca, była to sesja wzrostowa. Natomiast już dzisiaj rynek otworzył się na plusie i rysuje objęcie hossy. Patrząc na nasz rodzimy rynek, na WIG20, ta ostatnia pasa na naszym parkiecie nie jest zbyt dobra. Ostatnie trzy sesje widzieliśmy trzy mocne czarne świece. Wczoraj popyt próbował podejść nieco wyżej do tego poziomu 2500 punktów, jednak od niego się odbił i mieliśmy sesję spadkową. Sytuacja nie wygląda zbyt optymistycznie. Brakuje dobrych informacji, które mogłyby dźwignąć ten kurs do góry i dzisiejsza sesja rozpoczęła się na delikatnym plusie, ale nie widać na razie większego ożywienia ze strony byków. Przechodząc już do spółek, pierwszym z walorów będzie spółka Budimex. Walor bardzo interesujący, który wybił ostatnio swoje historyczne maksimum. Od 2006 roku był to trend wzrostowy, głęboka korekta w roku 2009. Od tego czasu stabilne wzrosty przeplatane mniejszymi korektami, jedną większą, która trwała aż 2 lata. Od 2012 roku zdecydowane wzrosty, wzrost kursu z około 45 zł aż do 136 obecnie i zostało wybite to historyczne maksimum. To było kilka miesięcy temu i to jest bezpośredni sygnał kupna, który również pokazuje na to, że ten walor ma jeszcze sporą przyszłość przed sobą, a wczoraj mieliśmy sygnał objęcia hossy, czyli kolejny sygnał do zakupów. Kolejną ze spółek jest Brebank, tutaj sytuacja podobna. Od 2009 roku cały czas mamy wzrosty, jedna większa korekta w roku 2011. I dosłownie wczoraj mieliśmy wybicie historycznego maksimum z 2007 roku, poziom 546 zł za akcję, przebicie długą białą świecą. Jest też sygnał na wskaźniku MACD. Dzisiaj co prawda kurs otworzył się na minusie, jednak znajduje się powyżej tej linii wyznaczającej historyczne maksimum, więc można spodziewać się w najbliższym czasie wzrostów. I ostatnią spółką, jaką dzisiaj dla Państwa przygotowałem, jest spółka COPEX. Przyjrzyjmy się w dłuższym terminie temu walorowi. Od 2012 roku mieliśmy cały czas trend spadkowy. Kurs został zniesiony z 26 zł do 9. W okolicy dołka pojawiły się większe wolumeny. Najpierw było to w maju tego roku, jednak dołek na tym walorze został wyznaczony w lipcu. Pokazał się większy wolumen, była formacja młota, od tego czasu takie delikatne wzrosty, które możemy wpisać idealnie w klin wzrostowy. Za każdym razem, kiedy kurs dotykał dolnej krawędzi tego kanału, mieliśmy pozytywną formację świecową. Zdarzyło się to dwukrotnie i zawsze była to formacja młota. Kurs powinien spokojnie dojść do poziomu 12,50 zł, do tego górnego ograniczenia, a w przypadku jego wybicia możemy spodziewać się kolejnych wzrostów nawet do poziomu 17 zł. Wszystkie spółki, jakie dzisiaj dla Państwa przygotowałem, zachęcam do oglądania wcześniejszych analiz, wideo, porównywania ich z rynkiem, obserwacji walorów, a także sprawdzania tych sygnałów pozostałych, które nie zostały przedstawione w analizie wideo. Dziękuję bardzo za uwagę.